1888 roku, kiedy National Geographic Society było powoływane do życia, myślą, która towarzyszyła założycielom, było pokazywać świat takim, jakim on jest. Podczas kiedy ty sam powiedziałeś, że fotografia jest tylko interpretacją rzeczywistości, więc siłą rzeczy, nawet jeśli jest bardzo dobra, to jest tylko wycinkiem pewnej rzeczywistości. Ale to jednak ogromna odpowiedzialność, to co robisz ty, to co robią fotografowie National Geographic. Rzeczywiście wydaje mi się, z mojego doświadczenia, że jedna prawda nie występuje. No, prawda zwycięzcy zawsze będzie się różniła od prawdy przegranego. I że to, co ten magazyn pokazywał, jest jedną z wielu wersji tego, czym jest to, ten cud, to zjawisko, jakim jest życie i nasza planeta. Ważne jest to, żeby te wzorce były oferowane przez ludzi wykształconych, mądrych i szlachetnych, żeby te zdjęcia prowadziły do pewnego takiego intelektualnego komfortu, żeby nas uczyły, choć ja nie wierzę w to, że fotografia przy swojej niezwykłej ułomności może wiele zdziałać. Ona właściwie niczego nie tłumaczy, jedynie pokazuje. Jeśli będziemy wymyślali te zdjęcia i one będą bardziej ilustrowały to, co my myślimy o świecie, niż to, czym ten świat naprawdę jest, to też będziemy robili wielką krzywdę tym, którzy na te zdjęcia będą patrzyli i wnioski z tych fotografii jakieś dla siebie wyciągali. Więc to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność. Szczególnie, że ten magazyn nie jest magazynem wydawanym gdzieś w krzaczkach, tylko ma po prostu niewyobrażalny nakład, a więc siłę rażenia gigantyczną. Ja pamiętam niesamowite dyskusje, kiedy ja przywoziłem tam kolejne materiały. No, pamiętam, robiłem historię o rzece Świętego Wawrzyńca. I znalazłem dwóch rybaków, którzy mieli własną swoją łódź, dziurę w dnie tej łodzi, z której tej dziury wychodziła rura wspawana do tego dna. I oni siedzieli, popijali rum i przez tę dziurę łowili łososie. Umówiłem się z nimi, że ja sobie pojadę i będę tam krążył dookoła, a oni jak wyłowią przynajmniej 1,5-metrowej długości łososia, to do mnie zadzwonią. I po jakichś 6 godzinach zadzwonili, że mają gigantycznego łososia. Ja ustawiłem flesze, światła i zrobiłem zdjęcie, no, w którym, nie ukrywam, to nie świadczy o mnie może dobrze, no zakochałem się, jak to zobaczyłem później. Łosoś fruwa w powietrzu, w tym świetle fleszowym odbijają się te kulki wody, jeszcze widać przez okna łodzi po prostu rzekę. I pokazałem to zdjęcie i w gronie chyba 6 czy 8 mędrców, czyli dyrektorów tych wszystkich departamentów, po godzinnej dyskusji, niezwykle przejmującej, uznaliśmy, że nie powinniśmy tego zdjęcia drukować. Bo jak je podpisać? Wprowadzimy czytelnika, oszukamy czytelnika po prostu. Konkluzja jest taka, że nie chodzi chyba o prawdę, o której powiedzieliśmy, że jej nie ma, tylko o tę intelektualną uczciwość chodzi.